To był wyjątkowy koncert w hołdzie znanym i cenionym polskim artystom. Piosenki zaśpiewali przyjaciele Cieszyńskiego Ośrodka Kultury z Cieszyna i okolic. Pamiętajcie o... Oni pamiętali. To jest czwarty koncert z cyklu Cieszyń śpiewa. Jeżeli Państwo sobie przypominacie, w ubiegłym roku podczas cieszyńskiego przekładańca odbył się taki koncert Cieszyń śpiewa skaldów. No i tak się to spodobało młodym i nie tylko młodym, utalentowanym, śpiewającym ludziom z Cieszyna i z okolic, że potem powstały kolejne projekty. Cieszyń śpiewa świątecznie, Cieszyń śpiewa powstańcom, no a teraz mamy zaduszki cieszyńskie, czyli wspominamy tych artystów polskich i nie tylko polskich, którzy już przenieśli się do innej rzeczywistości, tej wyższej, i z uśmiechem myślę, że będą na nas spoglądać tutaj z góry. Znakomita muzyka, znakomici cieszyńscy artyści, którzy pod kierunkiem Klaudka Zawady Niezawodnego przygotowali program, którego sam jestem ciekawy. Opracowanie muzyczne, Michał Wódz, również niezastąpiony, fantastyczny młody pianista. A czy my też możemy już zapowiedzieć kolejne wydarzenia, które przed nami, tutaj między innymi organizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury? Wkrótce rozpoczynamy Jarmark Świąteczny, po raz trzeci pod hasłem Jarmark Świętego Mikołaja. Zawsze rozpoczynamy w okolicach Mikołajek, a dlaczego Świętego Mikołaja? Nie chodzi nam tylko o tego świętego, chodzi nam oczywiście o miejsce szczególne w Cieszynie, czyli Rotundę Świętego Mikołaja, miejsce symboliczne, a więc niech ten jarmark tak się nazywa. Dwa dosyć mocne weekendy, 4-5 grudnia i kolejny 11-12, kiedy będzie duży jarmark rękodzieła i imprezy na scenie, koncerty, na które już zapraszam. W wydarzeniu na Facebooku można się zapoznać z dokładnym programem i w wiadomościach ratuszowych. Oprócz tego od 3 do 23 grudnia standardowe nasze stoiska, czyli białe domki wypełnione świątecznymi ozdobami, preciozami. Znajdziecie Państwo na pewno ciekawe prezenty na rynku w Cieszynie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telerz. Dzięki.